Hello Neighbor 2 po mocnych turbulencjach jest ostatecznie z nami. Tak jest, po 2 latach naprawdę burzliwego developingu Hello Neighbor 2 nareszcie jest z nami, a my możemy przyjrzeć się temu, co Tiny Build ostatecznie dla nas wypuściło. Możemy przyjrzeć się fabule, rozgrywce, światowi przedstawionemu, wszystkiemu absolutnie i ostatecznie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wreszcie Hello Neighbor 2 jest dobre? Czy ogólnie Hello Neighbor wreszcie jest dobre? I czy 2 jest lepsza od pierwszej części? Na tej znacznie więcej pytań powiemy sobie w dzisiejszym filmie, bowiem przed wami wyjaśnienie fabuły Hello Neighbor 2. Także cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Zostaw suba na kanale, jeśli jesteś tutaj nowy, a także kciuka w górę pod tym filmem. Umówmy się tak, że po wbiciu 2000 kciuków w górę pod tym filmem, to kolejny materiał na kanale pojawi się od razu, ponieważ jest on już przygotowany, a tymczasem ten, rzućmy okiem na te Hello Neighbor 2. No dobra, więc od czego by tu zacząć? Jak dobrze wiecie, jesteśmy tutaj w kilku celach, ale naszym podstawowym celem jest lore. Lore Hello Neighbor 2. A gdzie lepiej szukać lore, niżeli w jakimś konkretnym miejscu na timeline'ie całej serii. I to będzie dość ciekawe, bowiem Hello Neighbor 2 zaczyna się w chwili, kiedy nasz protagonista, dziennikarz znany jako Quentin, przyjeżdża do miasteczka Ravenbrooks, aby zbadać sprawę zaginięć dzieci w tym miejscu, a dokładniej 2 zaginionych dzieci, czyli kolejno Arona i Mai Petersonów. Jeżeli dobrze pamiętacie, gdzieś pomiędzy Hello Neighbor a Hello Guest pojawiła się taka mała gra, która była prequelem do jedynki. Było to mianowicie Hello Neighbor Hide and Seek, które opowiadało zasadniczo właśnie o dzieciach Petersona, a także przedstawiło pewne wydarzenia, które później doprowadziły do wydarzeń z Hello Neighbor. Była to śmierć żony Petersona w wypadku samochodowym, a także późniejsze wyżywanie się Arona na siostrze, które było spowodowane właśnie śmiercią matki, a także późniejsza śmierć siostry, która była w 100% spowodowana przez niego. Później za wszelką cenę ojciec starał się chronić swego syna, w wyniku czego zamknął go w piwnicy i tak przedstawiała się fabuła pierwszej części. My jako ziomek syna musieliśmy wbić do piwnicy i go uratować. Teraz Quentin po przyjeździe do miasta stara się rozwiązać sprawę zaginięć, ma przy okazji kilku podejrzanych, w tym ojca dzieci. Na początku gry widzimy, jak podjeżdża pod dom sąsiada, robi również kilka zdjęć, które później wykorzysta jako dowody i przyjechał w to miejsce w dość ciekawym momencie. Mianowicie Aaron dosłownie ucieka z domu, aczkolwiek Theodore wybiega za nim i zabiera go z powrotem do środka w dość brutalny sposób. Theodore zauważa to, oślepiony fleszem lamp błyskowych. Ach, ci paparazzi, nigdy nie dadzą mu spokoju. Po poraniu się z Aaronem chwilę później wychodzi ze swojej chaty z łopatą w rękach i już chwilę później jest przy samochodzie Quentina, który szybko odjeżdża, ale traci przy okazji szybę samochodu. A następnie ma miejsce chyba najważniejsza scena w całej grze, bowiem na bite 3 sekundy pojawia się ta jedna postać, którą była reklamowana przez długi czas druga część Hello Neighbor, mianowicie Guest. Tak jest, ten jeden gość, którego byłem trochę ciekaw, pojawia się na tylko 3 sekundy i więcej się tu nie pojawi. W każdym razie Quentin rozbija się w pobliskiej stodole, z której po szybkim tutorialu wychodzi i zostaje znokautowany łopatą przez Petersona, który usuwa wszelkie jego brzydkie zdjęcia. Następnie nokautuje go, a ziomek budzi się w swojej kwaterze i wszystko zaczyna się od nowa. Tak więc od tego momentu mamy wolną rękę względem tego, co będziemy robić i tutaj gra zaczyna się robić na maksa dziwna. Bowiem tak, nigdzie nie otrzymujemy jakiekolwiek poszlaki, gdzie mamy iść, co mamy zrobić i tak dalej. No, cytując klasyka, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Aczkolwiek zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę i w ogóle powiedzmy sobie, co tu się w ogóle dzieje. Jedynka kończyła się w miejscu, gdzie sąsiad prawdopodobnie nie żył i było to w ogóle lata po tym, jak Aaron został zamknięty w piwnicy. Wobec tego wraz z końcem jedynki, Aaron jest już dorosły. A kiedy Hello Neighbor 2 się zaczyna, Aaron jest znów dzieckiem, więc... Tutaj jeszcze niczego nie możemy być pewni, bo nie chcę zaspoilerować pewnej rzeczy z końca gry, ale raczej już część was to wiedziała. Aczkolwiek fabuła Hello Neighbor 2, o ile nie dzieje się w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, najprawdopodobniej ma miejsce pomiędzy 2 a 3 aktem jedynki. I to już samo w sobie... no, nie wróży najlepiej, ale... wróćmy do fabuły. Tak więc ten, gra zaczyna się i kiedy gracz w końcu skuma, co ma właściwie zrobić, Quentin powraca pod dom sąsiada.
I tak jest, nikt się tego absolutnie nie spodziewał, ale sąsiad zaginął. I tak jest, wyrzućcie z głowy do kosza wszystko to, co pamiętacie z pierwszych Alf Hello Neighbor 2, bo absolutnie Guest nie jest z tym związany. Guest już się w tej grze nie pojawia w ogóle. W każdym razie Quentin powraca do domu sąsiada i tutaj jest teraz nowy sąsiad, z którym musi jakoś zawalczyć. Co więcej, to nie jest sąsiad, a policjant. Jaki Keith Nelson, który po krótkiej chwili nagle łapie go i wyrzuca go za drzwi. No aczkolwiek w tym domu znajduje się jeszcze jeden kawałek lore, który być może przegapiliście. Mianowicie po całym domu porozrzucane są plakaty pokazujące dzieci Petersona. No wiecie, że zaginęły. Z tego z całą pewnością to Peterson rozwieszał owe kartki po mieście Ravenbrooks. Prawdopodobnie po to, aby nikt nie pomyślał, że to on przetrzymuje swojego syna w piwnicy, a żeby wszyscy myśleli, że jest on po prostu kochającym ojcem. Po prostu poszukującym swoich dzieci, ale okej, to lore jest słabe jak na razie, więc przejdźmy trochę dalej. Quentin zostaje wykopany drugi raz i w takim wypadku zdaje sobie sprawę, że z policją za bardzo nie ma co współpracować, sąsiada nigdzie nie ma, więc aby jakoś do niego dojść, musi przyjrzeć się kilku innym osobom z miasta. Tak więc ziomek wyrusza na wielką krucjatę. Niedługo później dowiaduje się o miejscowym... Sumeum? Wiem, że ja mogę w tym materiale wiele narzekać, ale po co oni przekręcają te wyrazy? W swoim życiu nagrałem chyba ze 4 filmy o Hello Neighbor i zdaje się, że w co najmniej 2 z nich lekko się pomyliłem i przeczytałem jakieś słowo w dokładnie taki sam sposób, w jaki oni go przekręcili. Po co? W każdym razie, owe muzeum ma bardzo ciekawą historię. Otóż zostało ono zamknięte, bo ktoś ukradł do niego klucze i nie można tam wejść. Wobec tego Quentin wpada na bardzo mocny pomysł, bo przecież jeżeli ktoś ukradł klucze, to prawdopodobnie jest tylko jedna osoba, która mogła to zrobić i jest to nikt inny jak Theodore Peterson. Tak jest, nasz wielki detektyw, Quentin. Quentin po dowiedzeniu się o muzeum wychodzi na dwór i otrzymuje liścik od Arona, który prosi go o pomoc. Zasadniczo jakimś sposobem pojawia się tutaj dosłowny ślad tych listów, za którymi Quentin idzie prosto do muzeum. A jak on się tu pojawił? Ano, wydaje mi się, albo w sumie jestem pewien, że Aaron wziął i wyrzucał je przez okno. Bo prawdopodobnie jest zamknięty na strychu, ale jeszcze nie mogę wam tego powiedzieć. To źle wpłynęłoby na mój profesjonalizm. No. Tak więc Quentin wbija do muzeum i zaczyna je eksplorować w poszukiwaniu Arona i możliwie Petersona. Theodora. Jednakże jedyne co udaje mu się odnaleźć to łopatę, za pomocą której Theodor znokautował go na początku gry. A owa łopata jak widać ma jakieś... dziwne, ponadnaturalne zdolności, które sprawiają, że Quentin traci przytomność i budzi się ponownie na stacji. Tylko że jest to koszmar, w którym Peterson atakuje go z jakiegoś powodu, a po pewnym czasie ten nagle budzi się i zaczyna eksplorować domki co niektórych osób z miasta, takich jak piekarki. W zasadzie to nie jest jej dom, tylko miejsce, gdzie piecze. Miejscowego burmistrza oraz swoistego kłusownika. On jest najciekawszy tylko z jednej przyczyny, bo on umie strzelać, a reszta nie. No i ten element gry naprawdę można bardzo mocno pochwalić, bo to miasteczko jest nawet naprawdę fajne. Jest małe i to jest super. Miejscówki też są małe, ale są dobrze wykonane, mają swój klimat. Co więcej, postawienie na kilku sąsiadów zamiast jednego i na wreszcie normalne lokacje, a nie coś takiego, uważam za naprawdę dobry, racjonalny pomysł. Generalnie na plus i to mocno. Aczkolwiek wszystko byłoby jeszcze bardziej na plus, albo nawet na 2 plusy, gdyby gra chociaż jakkolwiek podpowiadała nam, co mamy zrobić i gdzie mamy iść. I tak jak chociażby Hello Neighbor 1 było ciężko przejść bez jakiegoś tutoriala, który powie wam, co i jak macie zrobić w tych zagadkach, tak tutaj po prostu czasem nie wiadomo gdzieś dalej. Ale i tak jest to duży krok naprzód względem jedynki. Dobra, tak naprawdę interakcje z innymi sąsiadami są w trochę innych miejscach fabularnie, ale powiedzmy, że łatwiej mi się o tym mówiło zbiorczo, ponieważ za bardzo te etapy od siebie nie odbiegają, a najdokładniej mają one miejsce pomiędzy naszymi wizytami w muzeum. A propos 2 wizyt w muzeum. Quentin wybiera się ponownie do muzeum, tylko po to, żeby odnaleźć zdjęcie Arona i Theodora i znowu mieć koszmar, w którym widzi Theodora zabierającego Arona, tak samo jak do początku gry, i później znowu obudzić się w stacji. Tak jest, po tym koszmarze Quentin odwiedza jeszcze kilku innych sąsiadów, jak wspomniałem wcześniej, i dopiero później wybiera się na ostateczną wizytę do muzeum, więc ten.
Jednakże, jak to mówią, do 3 razy sztuka i za 3 razem Quentinowi po wejściu do muzeum wreszcie udaje mu się odnaleźć i sąsiada, i Arona. Po odnalezieniu Arona ten zabiera go z celi, jednakże na miejscu pojawia się Theodor, który podnosi Quentina i wrzuca jego do celi. Po czym Aron ucieka, ale Quentin ucieka z celi i odnajduje Arona i oboje już mają wychodzić z domu, kiedy na miejscu pojawia się znowu Theodor i już ma ich złapać, tyle że spada na niego ten gigantyczny ptak i sąsiad ginie prawdopodobnie, ale no może nie do końca. Aron żegna się z nim, a po chwili Quentin zostaje znokautowany przez kogoś i zabrany i w tym momencie gra się kończy. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Aby dowiedzieć się, kim jest ta tajemnicza postać, która absolutnie nikogo nie obchodzi, musimy poczekać na Hello Neighbor 3. Ja nie będę czekał, ale jak wyjdzie, to sobie zobaczę. Szczerze? Jestem trochę w szoku. Zapoznałem się z tą grą i kurde, to jest najdziwniejsza gra, jaką widziałem ostatnio, naprawdę. Jeszcze na premierę pojawiły się 2 DLC-ki do gry, jedno jest jeszcze w drodze, jak będziecie chcieli, to przyjrzę się także tym 2 DLC-kom, ale to już w innym filmie. No ale spójrzmy jeszcze raz na tę katastrofę i powiedzmy sobie, co tu się stało. Hello Neighbor 1 to była nie najlepsza gra, była bałaganem, była... No wiadomo jaka była. Zrobić grę lepszą od jedynki naprawdę nie było ciężko, i tak 2 jest od jedynki definitywnie lepsza. Gameplayowo mamy tutaj krok w dobrym kierunku. Naprawdę pod tym względem jest to gra o niebo przyjemniejsza od jedynki. Pod względem projektowania tu jest jakiś totalny bałagan. Na początek kilka Alf Hello Guest, potem kilka Alf Hello Neighbor 2, później beta i demo Hello Neighbor 2. I każda z tych rzeczy to jest zupełnie inna gra. Pewne pomysły czy obietnice, nawet rzeczy, które pojawiły się w poprzednich alfach, które nie są aż tak warte uwagi, jak pewne animacje i tak dalej, po prostu nie pojawiają się w finalnej wersji gry. Szczerze, gdyby wykopać te wszystkie alfy, które później i tak zostały porzucone, to Hello Neighbor 2 wyszłoby może w rok, a nie musielibyśmy na to czekać 2 lata. Bo tak naprawdę Tiny Build zmarnowało masę czasu na te alfy, które ostatecznie do niczego się nie przydały. No i spokojnie, to nie jest jakiś hejt. Szczerze, jeżeli miałbym powiedzieć coś od siebie, co mogłoby na bank jakoś poprawić jakość tych gier, fajnie by było, jakby Tiny Build nie skupiało się na tworzeniu wielu tytułów w tym samym czasie. Bo na przestrzeni ostatnich kilku lat mieliśmy Hello Neighbor Hide and Seek, Secret Neighbor, Hello Engineering chyba, czyli tą grę ścigałkę z Hello Neighbor. Mieliśmy jakąś grę na VR-a, niezliczone alfy dwójki. Gdyby w tym czasie Tiny Build skupiło się na jednej grze, no skoro im tak śpieszno to może na 2, to naprawdę mielibyśmy z tego coś, a teraz mamy może nie słabą grę, nie tragiczną grę, ale mega średnią grę, która oferuje naprawdę w porządku gameplay, ale fabuła i pewne inne rzeczy są tutaj na maksa nieprzemyślane i psują obraz całości. Nie chciałem tutaj zabrzmieć jak jakiś hater, ale jestem trochę zniesmaczony tym wszystkim. A wy dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat Hello Neighbor 2 i jak wam podobała się ta gra. Zostawcie suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, a także kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli ten materiał wam się spodobał. Wpadnijcie na moje poprzednie filmy, wyczekujcie też tych następnych. Zapraszam was na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem widzowie, tak słowem końca, wesołych świąt. Film ten wleci w Wigilię na kanał, więc ja wam wszystkim chciałem od siebie życzyć wesołych świąt, wygraj najbliższych, a także szczęśliwego nowego roku 2023, aby był lepszy od poprzedniego dla was wszystkich. My jeszcze przed końcem 2023 się usłyszymy, więc na spokojnie, ale tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach, mówi do was Mundar, trzymajcie się plutko, miłego dzięka wam wszystkim, cześć!